Dobrze, idę jeszcze wykonam jedną misję. Misję Bradley'a. Rozmawiamy później. A, on tutaj, tu jest jego lista. No trzeba iść spać. Da się tu wejść i ją wziąć? Może lepiej nie zjawić. Ja myślę, że to jest ostatnia misja, która pozwoli mi wejść tam do górnego zamku. Śpi czy siedzi? Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Pomyśl o tym. Tylko tego nam trzeba. Wszystko w rękach będzie. Ale mamy się. Co do najemników. Tu masz listę niewolników Bradley'a. Wygląda na to, że wszystko w porządku. Więc Bradley jednak jest uczciwy. Proszę, za twój trud. Lepiej jak najszybciej zwróć tę listę Bradley'owi. Masz jakiś problem? Po prostu mu ją ukradłeś, prawda? No cóż, kolego. To już twój problem. Szkoda, że nie można takiej po prostu odłożyć. A może nie będzie taki zły. Oto twoja lista niewolników. Co? Co to ma znaczyć? Grzebałeś w moich rzeczach. Powinienem cię żywcem obedrzeć ze skóry. Masz z powrotem swoją listę. Nie próbuj tego ponownie, albo pożałujesz. Dobrze, dobrze, dobrze się skończyło. Nawet dostałem dodatkowe punkty reputacji. Ręka, która. Czy teraz mogę tu przejść? Stać ani kroku dalej. Wpuścisz mnie do zamku? Tak, ale zachowuj się odpowiednio. Chłopaki trenują i nie lubią, jak nam się przeszkadzać. Rozumiem. Dobrze, to zostawię sobie na kolejny stream. Teraz jeszcze może się przejdę i zobaczę, czy mogę coś tu jeszcze zrobić. Czy z kimś porozmawiać. Tu zmęczeni śpią. Człowieku, czego chcesz? Zobaczę tutaj. A, no i wciąż nie wiem, kto jest wtyką w monterze. Jeszcze dzik mnie goni. Nie spodziewałem się. Nie było już dzików. Musiały się odnowić. Tu gdzieś był obóz. Tam jest. Daryl. Zbyt wielu orków w obozie niewolników?
Możemy temu zaradzić. A niby jak, panie wszystkowiedzący? Jeśli wszyscy strażnicy się zbiegną, już po nas. Musimy zlikwidować jednego po drugim. Nie, to na razie tego nie robię. Zostawię na później. Ale mam pomysł. Odwiedzę Cape Dan. Czy to było? Cape Dan, tak. Koperczeka i dobrze. O, tu był alchemik. Gdzie? Czego chcesz? Wstawaj. Pokaż mi swoje towary. Chyba nie chcę na razie wydawać tak dużo złota. Powinien był wiedzieć. Pokaż mi swoje towary. Dobrze. Teraz mogę je sprzedać. Jedną tarczę. I... orkowe ostrza. Okuty kostur. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdzie. Może mógłbym iść teraz na orków. Coraz więcej złota mam. To dobrze. Może lepiej nie zwalaj tego na imię. Z tego będzie jeszcze więcej. Żartujesz sobie. Jakbyśmy nie mieli dość problemu. Dlaczego? Tu się nic nie dzieje, człowieku. Nie ma złota, nie ma kobiet, ciągle brakuje gorzałki. Wyobrażasz sobie? Stać na warcie bez gorzałki. Naszą jedyną rozrywką są walki przy wieży. A co wolałbyś robić, zamiast stać na nocnej warcie? Wolałbym wyruszyć na wielką bitwę z bandytami. Ot co? O czym ty mówisz? Nie słyszałeś o Ortedze? Jest szefem bandytów z wybrzeża. To niebezpieczne towarzystwo. Chętnie bym ich nauczył dobrych manier. Ortega jest już pokonany. Ortega nie żyje. Co? Naprawdę? Niedobrze. A ja myślałem, że dopiero zaczynamy. No cóż, więc wracam pełnić nocną straż. Ciekawe, czy jakbym z nim porozmawiał, to by zawsze mi pomógł. Tak marudzisz? Załatw mi flaszkę gorzałki. Pewnie tak. Zostaniemy najlepszymi przyjaciółmi. To skąpiradło Descartes nic człowiekowi nie da. Proszę, oto flaszka gorzałki. Dzięki, stary. Właśnie tego potrzebuję. Dobra. Pokaż mi swoje towary. $80,000 pancerz? Musiał nazbierać na taki pancerz. Opowiedz mi więcej o złodziejach. Jesteśmy wszędzie i nigdzie. Zawsze wypatrujemy okazji.
Zwykle wiemy, gdzie można trafić na atrakcyjną zdobycz. I lubimy sprzedawać naszą wiedzę. To miłe. Prawda. Właśnie dlatego zostałem złodziejem. Prastara wiedza. To jest pytanie, czy lepiej uczyć się many, czy podnosić prastarą wiedzę? Co się stało? Nigdy nie widziałeś człowieka przerzucającego świński gnój? I przestań się uśmiechać jak idiota. Nie zawsze byłeś świniopasem, prawda? A któż z nas zachował stanowisko sprzed wojny? Spytaj wszystkich, którzy nie chcieli się poddać. Przed wojną należałem do milicji tego miasta. Inos wie, że wszystko bym oddał za powrót do dawnych, dobrych czasów. Należysz do buntowniczego podziemia. Buntownicy. Nienawidzę tego słowa. Jesteśmy prostymi ludźmi, którzy nie chcą się podporządkować okupantowi. Przysyła mnie Javier. Byłeś więc już w Redok. Dobrze wiedzieć, że wciąż istnieje. Dziękuję za informację. Jak mogę was wesprzeć? Tutejsze życie nie jest pozbawione zagrożeń. Kogo mam zabić? Nie, dostarcz nam broń. Nic specjalnego, po prostu 3 paczki broni. Mam tu 3 paczki broni dla was. Dobrze, nawet doskonale. Dziękuję. Masz, zapłacę ci za nie. Czemu nie zajmiesz się czymś innym niż przerzucaniem gnoju? Dlaczego? Bo zmusili mnie do tego orkowie. Kazałem ci się przestać głupio uśmiechać. Kiedy rozpocznie się rewolucja? Sami sobie nie poradzimy. Orkowie mają przewagę liczebną. W latarni więziony jest potężny paladyn Wenzel. Z jego pomocą zaryzykowałbym atak na orków w Cavedan. I teraz... Zamyśliłem się i nie wiem, co mi powiedzieć. No, z czyjąś pomocą. Ale to i tak mam zostawić na później. Cholera, co jest? Tak mi radzono. Uważaj na siebie. Mnie obudziłeś. Pokaż mi swoje towary. Chcę się nauczyć akrobatyki. Dobrze jest mieć kontrolę nad ciałem. Dzięki temu możesz przeżyć upadek z dużej wysokości. Ale pamiętaj, nie jesteś nieśmiertelny. Okej, jest akrobatyka. Dlaczego mi się przyda? Jeszcze nie wiem.
ale pewnie warto mieć na sytuację, w której mogłoby się zdarzyć, że spadnę. Na przykład ze skarpy. Teraz tak. Jeszcze szybki teleport. Pokaż mi. Miecz dwuręczny. Może nauczę się tej many. No właśnie, ale przecież mogę sobie sprawdzić. Akrobatyka. Dobrze, to może się przydać. Spróbujemy. Chyba jednak to nie działa w ten sposób. No ale a gdybym spadł, na co mogę spaść? A, okej. Dobrze. To może się przydać. Wszystkie łóżka zajęte. Tu się prześpię. Wstawaj, Sebastian. Naucz mnie czegoś o prastarej magii. A nie mogę się nauczyć. Tak trzymać. Właśnie tak. Dalej. Przy sobie zostawię 3 punkty. Pokaż mi swoje towary. Tu chyba tu już nic ciekawego nie ma. Trzeba iść dalej z fabułą. Czy wejść tam na zamek do orków? Montera. Ale to już jutro. Na dzisiaj kończę. Dzięki za oglądanie. Dzięki za obecność, dzięki za subskrypcje i komentarze. Dzięki, że jesteście, drodzy widzowie. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!